Siema, z tej strony Rezi i witam was w drugiej edycji programu Sabotażysta. Pięć, cztery, no dobra, to Nadia. Przepraszam, ale takie miałem przeczucie po tej z planszami. Czy ja jestem sabotażystką? Dobra, nie wiem, kto wam nie rozwiązywał połowę zadania, ale powodzenia. Nadia, możesz pożegnać się z uczestnikami? Nie chcę. Uczestnicy, poczekajcie chwilę, a do was za chwileczkę wrócę. No cóż, powodzenia. Ale to było nagłe. Strasznie mam dużo. Ale ją ego chyba boli, nie? Jezu, takie typowe. Zobaczymy, kurwa. Zostawiasz mnie, to ja cię zostawiam. No. Zobaczymy, kto ci teraz, kto cię będzie kochał tak jak ja. A ty się skurwałeś. Nieważne, ale i tak cię kocham. W dumę dalej, idź to. No. Nie wiem, dobra, głupio wyszło. Dobra, głupio wyszło, ale no co ja to. Szatan też. Przesadziłeś źle. Jak ja się źle czuję. Chuj się źle czujesz, bawi cię to. Ekipa techniczna, żegnamy. Ale zamach zrobił łatwo. Nie, brutalne to było, no. Nie wiedziałem, że to taka bestia w środku. Wygląda na miłego. Ja mam już ready. A klucz muszę ci oddać. JJ, mamy ci zostałam wyeliminowana i mam do ciebie koszulkę i jedno takie przemyślenie, nie bądź za dobry. Bo to już też jest podejrzane. Koszulka jest dla ciebie. Nadia się z tobą żegna. Trzymaj się i powodzenia. I tyle. O. Ciebie, po ciebie za chwileczkę wrócę, a my Nadia musimy pędzić. No nie mam pojęcia, co się dzieje, jestem w szoku. Nie spodziewałem się eliminacji na tym etapie, a to znaczy, że odpadają dzisiaj trzy osoby. Przekazuję Kai. Kai. No bo jak Kai jest sabotażystką, to zrywam relacje z całą rodziną, bo to znaczy, że nikt nie jest szczery na tym świecie. Dochodzimy do momentu, kiedy uczestnicy eliminują tych, którzy są dla nich zagrożeniem. Uh-huh. A ty byłaś dobrą zawodniczką, czy dzisiaj na spektaklu... Tak, mi też się podoba, Rezi. Uważam całą robotę, ładnie powiem, jeśli chodzi o formułowanie tego spektaklu. Bez ciebie byłby on co najmniej połowę gorszy. Gdzie mówimy o jednostce, ty jesteś sama i jest jeszcze 8, nie? Więc to jest jeden z kilku przykładów, które tak, no teraz jest AJ do odjebania. Że pozbyli się po prostu ewidentnie dobrego zawodnika. Nie, jestem usatysfakcjonowana, bo wychodzę stąd, wygana, bo dużo, wiem, że wiele konkurencji zmieniło biegi dzięki mojemu zaangażowaniu, więc dobrze, jestem bardzo czuję. Przepraszam. Jakbym był w takim programie i dostał taką kartę, masz 10 sekund, żeby ten, to bym wyeliminował jakiegoś ziomka, z którym się najlepiej trzymałem w tym programie. Siemano, elo! Jak to, czemu tak zrobisz? Bo jestem k***ą, ja p***dolę! Chłopie, k***a, co to za pytanie? Że cię kopnęłam wczoraj, ale to tak wiesz... Nie tak no, to było fajne, że ja tam miałem wam tak przeszkadzać, no wiesz, bo już nie mogłam ci powiedzieć, ej, wyjaśnić. Ej, się tak wkurwił, że on mnie wziął, lekko poddusił, chwycił mnie za głowę, mówię, k***a, co się dzieje? Chłop mnie zaczął ściskać, nie? Nie spodziewałam się zdecydowanie, że dziś będę się pakować. Nie chciałabym zostawiać dziewczyny bez słowa, serduszko. To najdłuższa kredka w mojej kosmetyczce. Więc dziewczyny, to naprawdę wiele dla mnie zaczęło, żeby zostawić. No mega. Byliśmy razem w drużynie, trochę się pomieszało wszystko. Za mocno? Nie. Nie, bo f***wiało mnie, że Nadia ciągle rzuca tą kostką, ja też chciałem sobie porzucać. Musiałem coś zrobić z tym, bo ciągle rzucałem. To było tak szybkie, to było tak niespodziewane. Dobra, luz, ludzie. Luzik. Cały jeszcze dwa dni eliminacji. Jak wywalam po dwie osoby, to teoretycznie zostaje jedna karta tutaj jeszcze z eliminacją. A patrzcie, ile tutaj może być kasy jeszcze. Jedną to na luzie można jeszcze wziąć, bo na pewno jedzie dwie po... A co? Jedną po jedna, po drugiej, kto tak robi. Ale to ja jestem chyba za tym, że ten, kto wylosuje, ten odpada. Chyba, że każda drużyna będzie podejmowała odpowiedzialność za siebie, nie? Ja bym tych sabo nie brał, jak ja bym też chyba unikał. Ja też bym unikał, żeby nie brać ich. Ja bym ich nie brał, bo to jest, nikt nie wiedział, że jest taka waga ryzyka. Ja bym brał. Zakładaj koszulkę, zapraszam na grę. Jest to dziwny immunitet, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie wróci rykoszetem. Nie ma Nadii, ale zdajdzie. Brawo! Siema Nadia. Ej, Nadia, nie się go przypakowała. Ej, musi się... Szybki glow up, wiesz, szybki glow up i... Dobra. Jak chodź się zmieścić tą koszulkę. Kontynuujmy. Nie chcę? Nie. Boję się, naprawdę się boję. Pomarańczowy. O,
profesjonalnie. Ja solidarnie. Czteczka. Dwójeczka. Ile kurwa będzie rzucania tym kostką? To jest pole sabotażysty. Tak, to jest to, ale ty jesteś przed, no. Jak trafisz na to odpierasz kartę. I wcześniej wszystkie karty były pozytywne. Jakieś kasy dostawaliśmy i tu już wpadło w imię jednego gracza. Proszę bardzo! Ja was! Ja tak nic nie robię w tej grze. Czekaj, synchro! No to czekaj, stoi. Ale nie ma drugiej karty. Nie możliwe, ma. Ale mi się też wydaje, że to może być podpucha, bo to strasznie, kurde, niskim kosztem można kogoś wyrzucić, na przykład sabotażystą. Nie może tak być cały czas. A mówię, decyzja na siebie, to jest dramat. Wy to naprawdę tak sobie zatwierdziliście? No, wstępnie tak jest, no, ale też mi się to nie podoba. Ja nie chciałbym dawać na siebie. No, ja ten, też nie. To mi ten pak nie odpowiada. Oj, uwaga! Zemsta za to, co zrobiłeś. Kiedy ten Chińczyk się k***a kończył? Oj, nie potrafię do domku k***a. Wiem, że poddymimy, że jest za cukierkowo, więc wy***a Nadię. Boże, przepraszam Nadię. Nadia, przepraszam. Chyba pierwszy raz miałem większe emocje takie dużo. Trójeczka! No dawaj ty AJ, bo ja nie mogę. Nie, bo on zbije Karolinę. O, to zbije Kaję. Albo trzy. Że ktoś wraca nas. Więc albo zbijemy Kaję, albo nieuczesaną. Chyba lepiej... Zagrajmy w Kaję papier nożyce. A, no dobra. To będzie jako jedyne sensowne. No dobra, no to jest fair. Trzech. Możemy do trzech. Dobra. Kli, klak, klo. Kli, klak, klo. Koniec. Tak? Do trzech wygranych, nie? Znaczy do dwie wygranych. Do trzy. Czemu jest mi smutno, a mnie tu nawet nie było? Ja pierdzielę, co za syf. No nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ktoś odpadł. A, pojebane kurwa. Pojebane, że już przesada z Glencem kurwa stoją w tym Chińczyku. Nie, kolorki są, będziemy chodzić, to tańczyć będziemy. Co my kurwa sobie myśleliśmy? Co my sobie myśleliśmy w ogóle? Pomarańcze tańczą. Tańczą. 6. Pasuje mi różowy? Tak. No, a mi? Też. No właśnie dobrze. 6. No nie, jak w ogóle przyjemnie, że właśnie na naszym pół stanąłeś. A wiesz, jestem wychowany, ja się nie zbijam tutaj. Bardzo, bardzo kulturalny gość z ciebie. Jeden. Jest opcja karty, ale ja nie brał chyba, czy bierzemy? No drugiej z rzędu nie będzie eliminacji. Przecież takie fajne karty były, no! Do drugiej eliminacji nie będzie. No takie tak fajne szybko. Karty były! No dawaj! Drugiej eliminacji tak szybko nie będzie, ale może warto nie brać, bo... Ja się cykam. Bo jest mała szansa, że dwie karty eliminacji będą z rzędu, więc to jest taki jakby bonus, że jak już trzeba będzie... To jest prawie nieprawdopodobne, by była druga karta eliminacji. Ale jak tak wygrażasz, to jest wysoce tam eliminacje. Bardzo możliwe, że w sumie ustawili, nie? Ja nie chcę, dobra ci dalej. Idź. Nie, proszę. Idź. Ej, Jay. Idź. A, okay. Nie, dobra, bo ja ten. Nie, no czyli luzie. Jak nie, to tak nie. Bo i tak będzie ta karta, tylko ja się boję. Dobra. Ja się podkręcam, że sam obok siebie tę kartę. Że to jest wysoce nieprawdopodobne. Teraz się zastanawiam, czy ryzykować. Wydaje mi się, że kolejna karta to... No mi się tak wydaje. Boże, było tak miło dzisiaj. Wszyscy zagraliśmy sobie w spektaklu, każdy się 100% starał, a teraz coś takiego. Nie, kocham to. Świetnie jest. Hej, fajna energia. A widzicie, trochę chciałem dymów, a troszeczkę przedymiło się wszystko. Trochę za dużo tych dymów było. Ja pytam, że to daleko. Cztery. Elektrycznie. Ja nawet nie wiem, co chodzi. Spróbuj, zasmakuj tego. Nie polecam. Nie? Nie. Nie stanę na tym. Ja też nie stanę. Nie, ja nie idę. Idź ty. A to ja idę 5.
Poszła jedna loteria i więcej nie może być. Ja nie wierzę. To jest program się. Czy moim zdaniem, się ja dalej nie wiem, czy Nadia naprawdę odpadła, bo moim zdaniem to jest strasznie loteryjne. I jak może być, to akurat nie. To myślę, że mogła odpaść, bo jest nieparzysta liczba osób, a nie może zostać, wiesz. Ja mam sabotażystę. Aha, dobra. Ale czy ja bym mogła wziąć cię, że na swoją odpowiedzialność? Uważam, że moje szanse w finale są małe, więc mogę ryzykować eliminacją siebie teraz, bądź bonusem do pieniędzy. Mi się bardzo podoba ten pomysł. Ja cię wspieram w tym pomyśle. Nie ma tam drugiej kosy. Nie może odpaść druga osoba, bo nie będzie pionka już. Nie będzie, no nie wiem, gra się rozjedzie. Ja sama bym się wyeliminowała wtedy. Ale też racja, że nie ma drugiej kosy. A co jeśli nie możesz się sama wyeliminować, tylko musisz wybrać uczestnika, który opuszcza grę? Jest, wybierz jednego z graczy, więc ja jestem graczem, mogę siebie wybrać. No, na siłę próbuję. Nie było tam żadnego. Słuchaj, tam małym druczkiem może być napisane, zaraz to wydrukujemy, czekaj. Dobra. Chodzisz czy nie? Tak, ja to robię. Zapraszam. Ja to robię. Masz jajka. Karolinka jest turbo słodka, ona jest takim słodziakiem. No. Ona nie mogłaby być sama. Mega słodka jest. I co się dzieje? No to jest granada, to jest program rozrywkowy! I uwaga! Zamień się z dowolnym graczem miejscami. Ej, to z nami możesz! Wymieńcie się z różowej i będzie dobrze! Tak! Będzie idealnie, win-win sytuacja. A ryzyko? Opłaciło! Strasznie opłaciło. Super, łatwo, już fajną kartę Sabo wylosowałeś, zapraszam po drugą. Nie, nie p***o. Ale no stoisz tam, jest nowy gracz, no zapraszam. Ale tak nie można. Teraz ta kosa będzie, chodź. Nie, ale stoisz. Ale to przecież nie było zrzutu. Ale stary, jest nowy gracz na nowym polu. Zapraszam. Ej, dobra. Ej, kurwa, trzepieczona. Ja p***o, jak ja mam coś takiego, jeżeli ja... Ale ja nie chcę siebie rewidować, szczerze. Ej, dobra, Konop, jak będę mógł, to mogę cię wydupcić, bo ty mówię, że chcesz jechać do domu. Ej, dobra, ja mam ciebie, Konop, jak będzie, bo ty mówisz, że chcesz do domu, ja to nie snuć, a ja nie chcę wracać. Dobra, zablokuj dowolnego gracza na dwie tury. Dobra, to blokuję Konopa. Stary, mogła to być karta eliminacji, więc jest giga, zajebiście. Konop, cieszę, że nie jesteś wyeliminowany. A ja mogę skończyć grę już u siebie. No i tak to się robi. Ale przypominam, byś wygrać mógł, musisz swojego kumpla tam zaprosić. Zapraszam, zapraszam. Dawaj, Juna, rzucaj też. Nie chcę. Nasz radę. Dobrze. I ładnie zbliżamy. Czekaj, czekaj. Co on patrz? Zny, szósteczko! 6. Kolejna na bazie. Dobrze. Dwójeczka. Dobra, to ruszcie, będziemy bezpieczna chociaż. No i zajebiście 6, no jednak 2. No też zajebiście. Serio 2 razy 1 wylosowałam, nie? Kawale. Uwaga, 1. A mogę ciebie wyrzucić? Jest taka. Cofnij się o 3 pola. Wszyscy tracą zmysły powoli. Boże, jak mi jest gorąco. No idź. W ogóle się dobrze nie bawię. Ty gadasz, zajebiście. Ja zaczarowałem to swoim mózgiem. Konop odmrożony. Nas. 2, 5, narożnik twój. Czemu na rękach? To było wylosowane? Edge roznosi po prostu. Lecimy, hej! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Okej. Zobaczymy, co teraz na kogo padnie. 4! 3, 4. Tym. Mam nadzieję, że zostanę nie wyeliminowany teraz przez Konopa, który będzie chciał wejść do bazy. Jak już dokujesz, to nie możesz się odbić. Pan po prostu wpadł. Ale to jest, ale świat to tak świat chciał po prostu, nie? Ale zrobiłeś idealnie. Czyli tutaj jesteś. Ale jest dobrze, ale dobrze, dobrze było. Ale było tak blisko. Tak, na to polega Intus. Wygrałem. Tak. O, tak. Koniec. Chłopaki, wygraliście! Ej, dzień, nawet jak tak się winał się rezerwami, to potem jest dobrze? Dobrze? Bardzo dobrze się z tym czuję. Dobrze.
Chcecie poznać resztę kart sabotażysty? No tak, tak. Dobra, dobra, no to mamy tak, 4 stówy dla uczestników. Nie chcieliście stawać. 5 stów dla uczestników. Zdobywasz kolejną rzecz. Zamień się z dowolnym graczem na drużyny. Ej, kto by się zamienił z kim? Ktoś tu by był chętny? Obojętnie? Losowe, nie? Myśleć. Wybierz gracza, który przed każdym rzutem musi zrobić 5 pompek. Oj, żałuję. No nie. Ej, część ciał. Od tego momentu nie możesz się odezwać. Jeśli zamierz zakaz, wracasz na start. Łatwo przegrał szybko. Wybierz gracza, który cofa się od szypul. I ostatnia stówka. Tysiak? Chyba aż tak dużo. 1200. Ale jak nigdy ma, ja pierdolę ty. Ta. Ale też wydupcyś na za 5 stówek, nie? Jak coś. Nie wierzę, to co się wydarzyło po prostu. Nie było źle. Nie koniec, że widzieliśmy chociaż. Super, super było, super gierka, ej, fajnie było, wszyscy w miłej atmosferze to rozegraliśmy. Prawie. Lepsze AJ w połowie, nie wiem co się dzieje. Tak, jest, wygrał. Wytrzymał się po tego Chińczyka. Dobra, było git. Ale siadł nam piona. Uczestnicy w tej grze zarobiliście 800 zł. Dużo. Dawaj dla Sabo coś! Ale... Nadia, którą wywaliliście, zrobiła dla was 500. I też ta sama Nadia, którą wyrzuciliście z programu, a raczej łatwo, postanowiłem wyrzucić, bo zarobiła te 500 i inne rzeczy dla was zrobiła, też spektakl i inne, to też Nadia postanowiła przekazać klucz swój tobie. Nie, to jest zawsze duża odpowiedzialność. Proszę bardzo. To jest przeklęty klucz! Już przychodzę i tłumaczę, dlaczego klucz jest przeklęty. Ten klucz w pierwszej kolejności miała Jeleniewska. Potem trafił do rąk Nadii, a teraz do rąk Kai. Ktoś chce klucz? Mi zawsze wypadają, nie. No może ktoś jednak dopłaca stówkę. Okay, ja byłem czyli... pewien, że teraz biegacie i te skrzynki otwieracie. Ej, ale nie masz żadnego klucza. Nie chcesz jednego? Bo mieliśmy się dzielić. A ty nie chcesz mnie tutaj, bo będzie ci pasował do wózku. To chyba wszystko w tym zadaniu. I będziemy zbliżali się do obrad dzisiejszego dnia, by zadać sobie pytanie, kto jest sabotażystą? Mój stary, proszę, mój tata, proszę, tata. Tak, mega mocno, ale potem turlał kostkę. No i ostatni rzut był, mam nadzieję, że się nagrałeś, zobaczcie to też w filmie, no tak by był wyliczony, rzucił 5. Mówię do Julki tak, patrz, on to tak rzucił, że łatwo było wyrzucić tą piątkę. Ja widziałam, że oglądał bardzo kostkę przed rzutem. Też miałem sytuację jeszcze w cichym pokoju. AJ wyciągnął telefon, napisał coś, położył telefon w ognie i chciał, żebym na to popatrzył. No i go potem pytałem, co on nie chciał i po co to robił, nie? W szczególności, że ja już nie mogę nic zrobić. To było mega głupie, coś to było mega głupie, takie po co? To już było pod koniec. No i też aha. Naginał zasady, nie? Jakby ktoś tak. Go złapał, tośmy mieli minusy. No bo mówisz, że zarzuty z wczorajszego dnia mówisz dopiero dzisiaj, nie? No tak, no ale nie wiem, czy to było aż tak istotne. Aha. Może mieć prawdopodobieństwo, że po prostu chcesz się pozbyć jednak najsprawniejszego gracza. Nadia dla was coś zostawiła. Lustro. Mówiła, że napis tak. Na lustrze. No nie. Nie ma tu, u góry. Nie ma napisu na lustrze. Tu, jest. Jest? Faktycznie. Powodzenia. Ile, że się starała, wiesz? I mega się zaangażowała. Tak, mega się starała. Bardzo dużo dzisiaj wniosła. Tak, mimo tego, że była osobą, która właśnie wskazywała palcem, która głośno mówiła, która przejmowała inicjatywę, to... Ale to, co ona mówiła, ona na swoich socialach też taka jest. Ona tak, jest po prostu otwarta, jak coś przyjdzie tak. Do głowy, od razu to mówi. Bezpośrednio. No. Łatwo mówi, że on nie chce wskazywać ludzi, bo to tworzy... Najlepszy jest ten kutas, co tam siedzi w rogu i mówi, no rzeczywiście, no... Tak, tak, no dobra, no trudno, już jej nie ma, nie? A teraz wybierzcie, która z was wypierdala. Papierkami, nożyce. Konflikty. No. A Nadia to robiła cały czas, nie? Wskazywała no. Tego, a ty to zrobiłeś, a ty to. Sabo to osoba myśląca, jak każdy z was, więc nie zawsze może i nie zawsze chce działać, nie? To może być nawet ta osoba, która najbardziej się stara, nie? Ten program jest tyle piękny w formule, że rozgrywka w rozgrywce, wiecie, gra w grze w grze. Nie? No. Z psychologii to jest poziomów kilka, nawet nie jest zwrócona psychologii. Czemu ryzyko od kutasu? No bo z ciężkim stary, grają w Chińczyka i wypierdolili Nadię. Psychologia taki kutasek podły z niego delikatnie. Jezu, przestań, już mi głowa rozbolała. Bardzo się obawiałem o to, że Nadia jest, pomimo tego, że pomagała w zadaniach. Dzisiaj też sobie uświadomiłem, że tak naprawdę często zabierała mój głos. Mówiła albo to samo, albo w ogóle mnie odsuwała na bok.
kilka razy przejmowała półeczkę w dziwnych momentach, to co mi się nie podobało i to też będzie widać w nagraniach, że stałem taki... Okay. Wydaje mi się, że to co ja widziałem w pokoju sabotażysty, to nie były podpowiedzi odnośnie, jak zidentyfikować tego sabotażystę, tylko to były podpowiedzi do gier. Ale to jest takie ważne, stary... Wtedy wyklucza się teoria, że kobieta i mężczyzna. Wtedy wyklucza się teoria z tym... O ku... To dużo zmienia akurat, że to nie wiadomo, czy to jest kobieta i mężczyzna. No nie, no ale mamy to w miarę jasne, ku... No. Kaja i Julka uważam, że są krzyżowe. Może chciał nam namieszać dzisiaj po prostu też. W pokoju sabotażysty były pokazane dwa obrazki. Na jednym z nich była postać kobiety, na drugim z nich była postać mężczyzny. No i były znaki zapytania. Ja tak to zinterpretowałem. Może źle, nie wiem. Mogę się pomylić lekko. No, jak się pomyliłeś, to zobaczysz, kurwa, jak się Sylwuś wbić, że się nie nauczyłeś łączyć kropek. Na kogo dzisiaj głosujemy? Ja byłem za tym. I co, dwóch chłopaków? Uważam, że jeden z tej dwójki może być sabotażystą. Dla mnie wszystkie dziewczyny są safe 100%. I ja też to jestem w stanie potwierdzić. No, tak czuję, no. I to są dwie osoby, które zostają, gdzie mamy tak, nie wiem, 80%, tak. Nie? Więc jeśli wyeliminujemy dzisiaj te dwie osoby, to jutro jesteśmy 100%. Ale ja też nie rozumiem. Narrację gada się z chłopakami, dlaczego wszyscy mówią, że o, Nadia nam robiła zadania? Wcale nie. Ja zorganizowałem ludzi przy zdjęciach, ona zabrała mi głos, nie wiem czy ktoś przy tym był, ale zabrałam, jak próbowałem wytłumaczyć, co robimy. Ale wszystko robiła jakby po prostu. Tak, na przykład ona ci kilka razy weszła mi słowa, ja coś próbowałem, nie wiem, zorganizować, że coś robimy i ja stałem nad nią ja tak, nie? Ja też to odczuwałam, że stałem jak taki... próbowałam coś mówić, to że wchodziła w słowo, ale... To nie wynikało z wiem, tego, że no, jest wiem, ona wiem. Z taką nazwę charakteru, no. Tak. My tu, wiesz, nawet sobie wieczorem gadałyśmy i Nadia potrafiła wchodzić w słowo, więc... Jak się pisze AJ? Zapomniałam. A Glenn się pisze ostatnią literkę przez Kierczynę. Ja mówię tak, Ondrzej. Ondrzej. Kurczę z tą kartą, to było mega mocne. Teraz szczerze szkoda Nadii, bo ona dostali po prostu hita. Ale ja wiedziałem, że łatwo umywali, bo łatwo od rana mówi, że po prostu... Tak, i że po prostu, no to będzie też widać, dlaczego. Że ja nawet stówę się głosuję Nadii, ja po prostu zawsze są jakieś kłótnie tylko. Ale było tak, że oparta do mnie podbił i mówi tak, wywali Nadię i on powiedział, dobra Nadia. Będzie Nadia. Tak, no ja nakręcanie. Nie wiem o czym mówimy. Na kogo by się zagłosował? Na AJ i Glensa. Szkoda tego AJ'a, k***a, najbardziej. Chciał taką bekę cisnąć z AJ'em pozytywną. Ej, mega śmieszne by było, gdyby AJ powiedział nie. To ty wyrzadzisz. Ty wyrzadzisz. Zastanawiam się nad Glensem i nieuczesaną, tak naprawdę. No, ona nie chce grać. Ona dzisiaj w Jankińczyku powiedziała, że jak trzeba będzie kogoś wyeliminować, to może być ona, nie? Tak powiedziała po prostu. Ty to taki jesteś pomocny, że do ciebie to nawet nie spojrzę na ciebie. Nie, wiesz, ja też patrzę pod takim kątem, że jak dalej tu siedzisz, to z kim się czuje nie tymi, no. Bo też tak patrzę. Sprawa jest taka, że według mnie, no w tym domu jest ostatni sabotażysta, nie? Ja mam ciągle Julkę w głowie, tak. To był nasz pierwszy w ogóle typ, który chcieliśmy zrobić. Julka, ona ciągle powtarza, Julka, nie ma żadnego sabotażysty już. Nie ma żadnego może sabotażysty. Może tak, i że wszystkim ufa już. Ufam komentery, no. Konopowi. Konopa sprawdziliśmy pierwszego dnia chyba? Wydaje się, że nie oszukuje. Więc dla mnie jest git. Jak chodzi o chłopaków, to patrzę na Glenca. Powiedział Boxdel, a potem oglądał materiały na internecie. Patrzę na AJ'a. Ale ja, jak... też na ja na pewno nie jestem, to p***a, co jakkolwiek tak nie brzmi, nie? Łatwo, ty miałeś nagrywanie, chyba snu. Ja śpię z łatwo. Jak ja tylko się podniosłem, stary. Jak się podniosłem, bo się przestraszyłem, że nie wiedziałem, gdzie jestem, to ono, że co jest mordo? No to jest akurat dziwne, stary. No, mega szybko. Ale to znaczy, że mamy połączone mózgi. Ale jeżeli nie uczesana, myślę, że nawet nie jest, ale ona nie chce grać. I to jest to, czy zatrzymywać człowieka, który nie chce grać. Mi bardzo, bardzo właśnie nie pasują te kwestie, o których ty wspomniałeś, jak chodzi o Julię Żugaj. Na pewno nie ma sabotażysty. Na pewno Kaja nie jest. Dla mnie najbardziej ufam Kaji. No Kaja. Mimo, że z wami najwięcej spędziłem czasu, to Kaja, Kaja ja u was zawsze zostawiam 0,5%, że mi robicie f***a, ale Kaja to f***a nie jest na 100%. Bo jest jakiś taki pół promila, żeby mnie f***ić, ale Kaja? Ten sabotażysta nie jest taki obvious. To jakbym był sabotażystą, to bym mega od to czy były nagrody? Co? To pierdol? Co? Czuję bąka. Super zabawa. Co? Idziemy głosować. Nie pierdolę. Mój drogi, wygrałeś konkurencję jako jeden z dwóch, bo jeszcze jest AJ i to jest twoja nagroda. Okay. Możesz otworzyć. Jasne. Anulowanie dzisiejszego głosowania dwóch uczestników. Dostałeś klucz? No. To jest twoja wygrana. No. Czy będzie obrada, będziesz mógł dowiedzieć się kto co sądzi o kim, a potem jak już będą wyniki, to ja wtedy mówię, że głosy pewnych dwóch osób zostały anulowane i nie powiem, że to ty, więc jesteś safe. Ale... To czy będziesz chciał się przyznać i powiedzieć uczestnikom, że to ty zagłosowałeś na te osoby, bo do
dostaniesz taką kartę. Okay. To jest twój wybór całkowicie. Okay. Gang dostał swoją nagrodę. Ty też dostajesz. I jest to ona. Mhm. Dzisiaj zarobiliśmy. Tak, zrobiliśmy mega robotę. Tak, super robotę. Chciałam podziękować, bo wiecie, że... To jest zawsze zajebiste takie fałszywe. Stoją w tym kółku i mówią, że się kochają wszyscy i że jesteśmy super, a potem idą sobie wbijać kosę w plecy. Ten etap był dla mnie trudny, a czułam wsparcie od każdego z was, także dziękuję wam bardzo też za to. To jest wielka duma, bo naprawdę sobie super dać. Tak. Dzisiaj był fajny, wspieraliśmy się wszyscy i... Jesteśmy jak rodzina, tylko... I pamiętam, tylko jej bez Nadii. Bez Nadii jesteśmy jak rodzina. Rodzina, która musi wybić dwóch dzisiaj. No właśnie, no, więc... Ale... Musimy... Tak robią normalne rodziny. Ja ci tam podkreślam, tak, tak. Kochacie, no. Zmusili nas do tego, ale i tak pomogło. Tak, dla gry. My tego nie chcemy. Tak. Nie chcemy tego. Sorry, to wszystko on! O to wymyślił! Uczestnicy, daliście dzisiaj radę. Mieliście dużego surprise'a na teatrze i podołaliście. Nikt się nie poddał, nikt nie spowodował minusu na kwocie i zarobiliście sporo, bo 8400. Potem był Chińczyk, który coś niespodziewanego wyciągnął, czyli przymus zagłosowania, że ktoś musi dzisiaj odpaść w trakcie dnia. Totalnie niespodziewana sytuacja. Jesteście wszyscy rozpędzeni i nagle jednej osobie pojawia się mur przed sobą i ta osoba uderza w ten mur i się budzi z tego. Co? Czasniczyka, jest was już 8, nie 9. A myśleliście, że będzie dzisiaj do głosowania przystępowało 9 osób. Jest was już mniej. Natomiast nadal mimo wszystko musicie odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie tego programu. Czyli to, kto jest sabotażystą? Ja się może zapytam całej tej grupy, czy uważacie, że dalej wśród nas jest sabotażysta? Myślę, że nie ma. Nie mam tak też, że wszystkim ufam w 100%, ale raczej bym obstawiała, że zostaliśmy już sami uczestnicy. Teren nas już opuściły, mają jeszcze wstęp na teren bazy? Nie. A czy miałeś tam ewentualnie pod namiot po eliminacji? Nie. Ale czy ogonowe było? Tak. I to zadanie teatralne dzisiaj też dużo nam pokazało, no nie, że jakby każdy się angażował. Ale była dobra uwaga, że zadanie teatralne również zawierało nagrodę indywidualną, którą każdy chciałby zdobyć. Więc i tak każdy by się starał przy tym zadaniu, nie? Jak indywidualne? Były dla najlepszych dwóch osób, no tak, nie? A jaka nagroda była za tego Chińczyka w końcu? Co dostaliście, chłopaki? Klucze. Znaczy ja dostałem klucz. Nie będę kłamał. Ja jedną sztukę dostałem, klucza niebieskiego. Ja w moim przypadku był to klucz i pewna pomoc, którą powiedziałem dwóm osobom. Mogę powiedzieć większej ilości osób, ale widzę. Przepraszam za po prostu jestem bardzo wesołym człowiekiem. W sensie wesołem. Tak jest. Nie będę się tłumaczył do tego, że się śmieję, to jest kompletnie mała sprawa. Po prostu. Ja mogę powiedzieć, komu powiedziałem. Powiedziałem Nowciowi i Konopowi, też akurat wychodziłem wtedy z tak zwanej klatki, w której nas trzymają na przesłuchaniach. No i tam właśnie powiedziałem, po tym powiedziałem, co miałem, żeby... Nie chciałem też mówić wszystkim, bo jest zawsze szansa, że ktoś jeszcze jest wokół nas. Nie wiemy, kto tu szwadronuje, kto tu szponci, kto tu szmuli, kto tu nabija bigos na uszy, więc... Bigos, chyba stary. Co ty wymyślasz? Mamy wolność mówienia o tym, czy nie? Bo są rzeczy, których mieliśmy nie mówić, na przykład o te jakieś... Pełna decyzyjność. Każdy dostał jakieś informacje. No zakładając, że byłeś z nim razem w drużynie, to powinniście dostać takie same nagrody. Tego też nie wiem. Nie, ja dopytywałem raz jego, czy mogę, bo spytałem, czy mogę powiedzieć i też zabrał mi tą kartkę, żeby nie było pełnego dowodu, tylko że na słowo ktoś mi ufa. A ty, jeżeli coś poza kluczem dostałeś? Tak. Mówiłeś komuś, czy nie? No nie, bo słyszałem, że mam nie mówić. Nie może powiedzieć tego, co dostał. A, czy on ma coś innego po prostu? Dlatego na początku nie chciał powiedzieć. Za taką informację dostał. Ja miałbym jeszcze pytanie o twojego tripa do pokoju sabotażysty. Jakbyś mógł jeszcze raz powiedzieć, dlaczego na początku nie powiedziałeś wszystkich rzeczy, które tam widziałeś? Bo był początek gry, byli wszyscy w grze i publicznie nie mówi się takich rzeczy. Natomiast tak też było trochę dziwne, nie tylko chyba dla mnie, że no właśnie tak pojedynczo na przykład nie porozmawiałeś z innymi osobami. No jak umarłeś w grupie, też nie chciałeś powiedzieć? A jakbyś zwrócił uwagę, to po kolei już drugiego dnia powiedziałem o większej ilości informacji. Po tym jak ja już wiedziałem. Nie, absolutnie nie. A też zataiłeś się literkę, wymyśliłeś, że jakaś była skreślona. Inne literki, bo tak. No i dobrze. Dobrze mogę się mówić w literkach. I wychodzi druga osoba i dopiero można to zweryfikować. Nie, no weryfikacja najważniejsze... pokazała, że powiedziałaś o innych literkach. A co te literki zmieniają? Później po... Ale gdyby nie było tej drugiej osoby, to byśmy cały czas opierali się na tych informacjach, które wam podałeś. Nie, bo te informacje, w ogóle nikt nie ma tego, jakby to nie było brane pod uwagę. No my weryfikujemy. Niczym.
szukaliśmy ksywek po opisach. W sensie ja na przykład mam luz, tylko w sensie mam luz do ciebie, co nie? Chodzi mi o to, że z naszej przepraszam. Chodziło mi o to, że z naszej perspektywy jest problem. W sensie w jakimś stopniu może powiedzieć problem, że zabrakło, żeby jednej osobie powiedzieć, bo to byłoby idealne wtedy weryfikacja, co nie? Bo jak mam. Wiesz, o co mi chodzi? Powiedziałem Kinderowi. Tak? Tak, i mówiłem o kluczu, Kinder powiedział mi jako jedyny numer klucza, wybrał mnie, bo mi ufam. Glenco, co ty uważasz? Właśnie, co ty, Glenco, o tym wszystkim uważasz? Ja mam jedną taką rzecz do AJ-a, to że słyszałem, że ktoś chodził nad ranem i na początku się nie przyznawałeś, że poszedłeś po prostu do toalety. Ani razu nic nie powiedziałem takiego, że od razu powiedziałem, że poszedłem do toalety, jak już świeciło słońce. Dobra, ja na początku się pytałem, czy ktoś chodził i była cisza, że nikt nie wstawał? W nocy, a nie o 6 rano, stary, jak już świeciło słońce. Macie jeszcze minutę, asfiksowaliście się trochę na punkcie AJ-a. Macie jeszcze jakieś tu inne tematy? Ja myślałam się skupić jeszcze na tym pokazie sabotażysty, że w nim było, że jeden z nich jest animator. Wiemy, że tym wykonawcą była raczej Marysia, więc zostaje animator. My jesteśmy zgodni, że oj Wojtek pasuje na animatora, ale raczej nie jest sabotażystą, więc... myślę, że... Łatwo jest tak sympatyczny, ale on jest takim idealnym animatorem i... Tak! Szczerze, no. Może się już rzucić dla was. Nie chcę pójść klimatu w tej grupie. Pierwsza sprawa, że ja nie umiem kłamać. Ja, bo słuchajcie, Nowczuj wczoraj powiedział o jakimś kluczu ósemce, co nie coś takiego, jakiś temat, że powiedział tak. Mi w tajemnicy jakąś informację i przypadkiem jak minęło do domu... Minęło 6 minut, nie? Minęło 6 minut, i to powiedział i to wygadałem, bo ja nie umiem trzymać języka z zębami, ja gadam takie bzdury. Ja lubię mówić i dlatego powiem prawdę. Koniec czasu! Ej, mogę pójść do toalety przed? Proszę, nic nie zrobię po drodze. Dobrze. Tak, na całą minutę. Gęk poszedł Ciusiu, ale wydaje mi się, że możemy to bez niego powiedzieć. Przechodzimy do głosowania. Niestety w tym momencie już nie możecie się odzywać na temat programu, możecie o pogodzie pogadać. Dzisiaj dużo padało. A ja poproszę tym razem z lewej strony w pierwszej kolejności nieuczesaną na głosowanie. Dawaj! Ach, Teddy! Ja p***ole. Próbowałem stałość na rękach. Nie wiedziałem do końca, co tutaj mam dać. Ona powiedziała, że w sumie to może odpaść. Ty, nieuczesana. Miała to być nieuczesana, ale myślę, że Julia pierwszego dnia wzbudzała największe podejrzenia. Podejrzewam, że zmieniła troszkę strategię gry na drugi i trzeci dzień. Była bardzo miła, bardzo dobrze sobie radziła. Nie, co ona mi zrobiła? Nic mi nie zrobiła. Uważam, że Julka próbuje wszystkich umówić, że sabotażysty już nie ma. Uważam, że sabotażysty nie ma wśród nas i zdaje się na ludzi, którym ufam. AJ nie należy do tych osób. Łatwo według mnie jest tak zabawny i jednocześnie tak trudny do rozgryzienia, że nie mam pojęcia, kiedy odkłamie, kiedy mówi prawdę. A to tylko dlatego, że był już w pierwszym sezonie i mógłby dać nam się jeszcze pobawić. Ja głosuję na Glenca, dlatego, że z nim mam najmniejszy kontakt z tej grupy. Moim zdaniem dalej jest sabotażysta. Dalej mam dwóch na oku. Według mnie jeden. Jeden został. I to może być facet. Na ten moment podejrzany jest dla mnie Glencu i AJ. Z chłopaków. Najbardziej myślę, że ufam chłopakom. Może dlatego, że z nimi spędzam czas, ale komuś trzeba ufać. Moim zdaniem już nie ma wśród nas sabotażysty. Dwóch na pewno nie. Jednego 95%. Ej, serio. Nie pisałem się na taką agresję. To było za mocno. Teraz to ja chcę odpaść. Tylko do mnie widzi problemu teraz. A ty widzisz? No, tak i tak. Fajnie, bo odpadłeś. O kurde. To nie słyszałem. Co jeszcze raz? Odpadłeś. Nie słyszę. Jeszcze? Bez mowy wstępnej, odpadłeś. Kurde, nie, musisz zrobić to intro, bo to musisz napięcie podbudować. Bo tego za szybko to jest. Po prostu odpadłeś. Kurde, nie, no zrób to, bo to mi się podobało. Dobra. Niestety, Glenco, możesz się pewnie z uczestnikami. A ja nie chcę. Niestety. Odpadasz z programu. Jaki kutas najgorszy, ja p***dolę! Czemu powiadam mi pierdolaj? Jaki zły człowiek, matko boska ty! Sprawa mnie sobie wyrzucić. Czemu mnie wyrzuciłeś? Bo co, spałem? Bo to ocenę od ciebie! Ja mam jeden głos. Ja to za ten telewizor. 50 zł. Nie! Opuściłeś moje. Serio, no to jest nie.
listy. O, fajnie, no dlatego wypierdalać. Ponownie trzeci dzień. Sobie nie umrę mi pomogli. Tak, naprawdę, no. Więc nikt cię nie podejrzewał. Dobra, nie. Stary, obyś był moim szwagrem, bo o, a nie, ja stąd się nie żegnam. Ja na ciebie zagłosowałem, mogę się przyznać, no. Ale i tak się uwielbiam. Ja też głosowałam. Miło się spało. No, nie. Ale to co mówię, co zrobić. Miło było cię gościć w moim łóżku. O, to była cudowna noc. Tak. Zapraszam do mnie. Nie, ja nie idę tam, nara. To było chyba najbardziej uśmiechnięte i pozytywne pożegnanie. A nie wiem, płakę, zapomniałem, czekaj. Chyba nie jest ci dane dostać się do finału, już trzeci raz próbować nie będziemy. Natomiast masz klucz do domu? Do domu masz? A klucz w programie dostałeś? Ostatnio tego. No to możesz iść do sezonu. Nie, narod odbudowy domu, stary, zbierałem to, a ci influencerzy nienawidzą ich. Oni nie pozwalają mi odbudować mój dom. Ja przez to burzę, wszystko mi się zawaliło na głowę, problemy. Matka mnie rzuciła, dziewczyna mnie zostawiła. Nie, źle, stary, mam się spakować teraz. Patrzcie, widzowie, mam magiczny trik. Teraz stoimy, jedno kliknięcie, będzie to czyste. Jeszcze się błagam. O, przepraszam! Przepraszam! Sorry, przewróciłem tego. I wraz ze swoim zespołem oglądaliśmy wasze próby, patrzymy na Glenca, jak tam swoją rolę odgrywa i mówimy, on nawet grać nie musi, on jest taki na co dzień. I on jest naprawdę taki na co dzień, jak sami widzicie, to jest Glenc. I już tak całkiem na serio, bo tutaj będzie poważna sytuacja teraz. I druga osoba, która dzisiaj odpada z programu Sabotażysta, to mężczyzna. Dziewczyny, jesteście bezpieczne. Któryś z was, chłopaki, za chwilę pójdzie i się spakuje. I również pożegna się z nami wcześniej. Odda swój klucz. Po prostu już odetnie się od tej gry, od tej konspiry, od tej całej przyjemności i nieprzyjemności. Tą osobą z ogromną ilością głosów. Aha! Jest AJ. AJ? Czemu ja? Nie mnie pytaj. Z ogromną ilością głosów? Przegra! Tak on się sto, że kurwa myśleli, że mi pierdolą AJ, a tu teraz trzeba spojrzeć mu w twarz i... No tak, to, ale ja nie głosowałem, no ogromną, ale bez mojego, teraz kurwa, żadnego chętnego nie będzie, żebym się przyznał. Ha? Z ogromną ilością głosów. No i pomoże siłownie na przykład wynieść. Aha, my nie możemy. Czy możemy? Możemy mu pomóc? Nie będzie potrzeby. AJ, pokaż jaki masz item. Usiądź na miejsce. Pokaż do kamery. Ciekawe, pewnie dlatego, że wiedzieli, że on tego Jokera to tak wygłosowali, aż tak. Nie wiem, potem pomyślicie, natomiast Joker to item w programie Sabotażysty, który daje możliwość obronienia się, jeśli zostaniesz wygłosowany. To nie odpadasz. I wybierasz osobę, która odpada. AJ, musisz wybrać. No dobra, i teraz jest pytanie, dlaczego Szumi raz miał Jokera, a był chyba sabotażystą. I teraz on też dostał Jokera i pewnie on też jest sabotażystą, a nie chcą, żeby odpadł. Kto twoim zdaniem ma odpaść z programu? Tylko i wyłącznie ty decydujesz. Nie spodziewałeś się chyba, że na ciebie uczestnicy zagłosują, co? Nie no, myślałem, bo to już ten etap. Nie oglądałem. To najlepsze no to właśnie był to taki ślepy strzał, no to jest najlepszy, ale... patrzę tutaj na dwie osoby, tak naprawdę, w sumie. Już dałbyś pokazać, kto wypierdala, nie?